Do tematu przestrzeni metrycznych będziemy jeszcze wracać, jednak na razie zajmiemy się ogólnymi przestrzeniami topologicznymi. Proszę pamiętać, że skoro każda przestrzeń metryczna jest automatycznie przestrzenią topologiczną, wszystkie fakty prawdziwe dla przestrzeni topologicznych są równocześnie prawdziwe dla przestrzeni metrycznych, aczkolwiek nie wszystkie mają zastosowanie. Zacznijmy od następującej definicji. Przestrzeń topologiczna XO jest metryzowalna. O ile istnieje taka metryka D na przestrzeni x, że topologia O jest równa o z indeksem d, czyli że topologia O pokrywa się z topologią indukowaną przez metrykę d. Innymi słowy, przestrzeń topologiczna jest metryzowalna, jeśli jest indukowana przez pewną metrykę. Nieformalnie możemy utożsamiać pojęcia przestrzeń metryczna i przestrzeń metryzowalna. Jednak słowo metryzowalna używamy wtedy, gdy mamy daną topologię, i dopiero później zauważamy, że istnieje metryka, która ją generuje. Zauważmy, że jeśli przestrzeń jest metryzowalna, metryka D generująca topologię nie jest wyznaczona jednoznacznie. Jak to się mówi, jest wyznaczona jednoznacznie z dokładnością do równoważności metryk, co oznacza, że jeśli dwie metryki generują topologię O, to są one równoważne. Jest to oczywista uwaga, ponieważ Dwie metryki są równoważne wtedy tylko wtedy, gdy generują tę samą topologię. Dowodzenie, że dana przestrzeń topologiczna jest metryzowalna lub że nie jest metryzowalna, nie jest na ogół łatwe. Dlatego nie będziemy się zbytnio skupiać na tym pojęciu. Poznamy jednak kilka metod w prostych przypadkach. Podam teraz kilka przykładów. Pierwsza to topologia dyskretna. Topologia O to jest 2 do x, czyli rodzina wszystkich podzbiorów przestrzeni x. Jest to najbogatsza topologia. Każdy zbiór jest otwarty. I jak wiemy, jest to topologia metryzowalna, wyznaczona przez metrykę dyskretną. Pozostałe topologie z tej listy będą niemetryzowalne. Topologia antydyskretna. O z indeksem małym a, tak będę zaznaczać, to rodzina składająca się jedynie ze zbioru pustego i całej przestrzeni. Jest to z kolei najuboższa topologia. Zawiera tylko dwa zbiory, te, które musi zawierać, aby być topologią. Wszystkie inne topologie leżą pomiędzy tymi dwoma skrajnymi topologiami. Czyli zawierają topologię antydyskretną i zawierają się w topologii dyskretnej. Rozważam tutaj topologię symetryczną O z indeksem S na zbiorze R. Zbiorem jest prosta rzeczywista. Zbiorami otwartymi są zbiory symetryczne względem punktu 0, czyli topologia OS jest zdefiniowana wzorem. Zbiór U jest otwarty w topologii symetrycznej wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnego punktu x tego zbioru punkt minus x także należy do zbioru. Podobnie można rozważać topologię symetryczną na płaszczyźnie r kwadrat. Zbiorem jest płaszczyzna, a zbiorami otwartymi są zbiory symetryczne względem początku układów współrzędnych. Czyli topologia symetryczna OS na r kwadrat zdefiniowana jest wzorem. Zbiór U jest otwarty w tej topologii wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego punktu x, y należącego do tego zbioru punkt minus x minus y, czyli symetryczny względem początku układów współrzędnych, także należy do zbioru U. Zastanówmy się nad opisem zbiorów domkniętych w tej i w poprzedniej topologii. Zbiór domknięty to taki, którego dopełnienie jest otwarte taka jest definicja zbiorów domkniętych a więc, skoro otwarte, to to dopełnienie jest symetryczne względem początku układów współrzędnych. Łatwo zauważyć i niemal równie łatwo dowieść, że zbiorami domkniętymi są również zbiory symetryczne. Mamy zatem wzór. Rodzina zbiorów domkniętych w topologii symetrycznej, równa się rodzinie zbiorów otwartych w topologii symetrycznej. Chciałem tutaj podać przykład dowodu, że dana przestrzeń nie jest metryzowalna i przekonać Państwa, że faktycznie nie wszystkie topologie są metryzowalne i zrobię to na najprostszym możliwym przykładzie, czyli na przykładzie topologii antydyskretnej. Mamy uwagę. Jeśli zbiór X ma przynajmniej dwa elementy, to przestrzeń antydyskretna nie jest metryzowalna. Dowód. Załóżmy nie wprost, że jest metryzowalna, czyli że istnieje metryka D, której rodziną zbiorów otwartych jest topologia antydyskretna o z indeksem a. Przestrzeń x ma przynajmniej dwa elementy x i y, które zaznaczyłem na rysunku. Są one w odległości dxy. Połóżmy, r to połowa tej odległości. Kula b. Ośrodku w punkcie x i promieniu R jest zbiorem otwartym. Zaznaczyłem ją kolorem fioletowym na rysunku. Zauważmy, że punkt x należy do tej kuli, oraz punkt y nie należy do tej kuli, a zatem zbiór B nie jest ani zbiorem pustym, ani całą przestrzenią. A ponieważ topologia A składa się jedynie z tych dwóch zbiorów zbioru pustego i całej przestrzeni, to ten zbiór B nie jest w tej topologii, a zatem nie jest otwarty w tej topologii. Mamy sprzeczność, bo przecież kula jest zbiorem otwartym. Kolejne przykłady. Topologia strzałki, którą będę zaznaczać O z indeksem strzałka na zbiorze R. Zdefiniowana jest wzorem. Zbiór U jest otwarty w tej topologii, wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego punktu X z tego zbioru, dla każdego X należącego do zbioru U istnieje taka liczba R dodatnia. Że odcinek lewostronnie domknięty od x do x plus r zawiera się w zbiorze u. Proszę zwrócić uwagę, że ta definicja rodziny zbiorów otwartych bardzo przypomina definicję zbiorów otwartych w przestrzeniach metrycznych, gdzie zbiór jest otwarty, gdy każdy punkt zawiera się w zbiorze wraz z pewną kulą. Tutaj mamy podobnie. Każdy punkt zawiera się w zbiorze wraz z odcinkiem lewostronnie domkniętym takiej postaci. Dla przykładu zaznaczyłem. Punkt x tego zbioru i wyjaśniłem, że odcinek lewostronnie, domknięty od x do x plus r dla odpowiednio małego r, zawiera się w zbiorze u. Ten odcinek zaznaczony jest na zielono. Zauważmy, że topologia Euklidesowa zawiera się w topologii strzałki. Na rysunku dany jest przykładowy zbiór V na fioletowo, otwarty w topologii Euklidesowej i jego dowolny element Y, pomarańczowy punkt. Ponieważ jest to zbiór otwarty w topologii euklidesowej, pewien odcinek otwarty y r y r, czyli kula w topologii euklidesowej, zawiera się w zbiorze V. To jest ten błękitny odcinek. No i z tego automatycznie wynika, że odcinek lewostronnie domknięty od y do y r również zawiera się w zbiorze V. To jest ten zielony odcinek. To pokazuje, że faktycznie każdy zbiór otwarty w topologii euklidesowej jest również otwarty w topologii strzałka. Zauważmy ponadto, że odcinek pomarańczowy nie jest otwarty w topologii ukrytej, a zatem te dwie topologie są różne. Rozważmy teraz pewną topologię na zbiorze liczb naturalnych, którą oznaczyłem symbolem O z indeksem PW, jak prawie wszystkie, która jest definiowana formułą zbiór U należy do tej topologii, jest otwarty w tej topologii wtedy i tylko wtedy, gdy jest zbiorem pustym lub jego dopełnienie jest skończone. Czyli gdy zbiór zawiera prawie wszystkie liczby. Stąd użyłem indeksu dolnego PW jak prawie wszystkie. Zauważmy, że zbiory domknięte to zbiory skończone lub cała przestrzeń. Zbiór C jest domknięty wtedy tylko wtedy, gdy jest całą przestrzenią n lub gdy jest zbiorem skończonym. Przedstawię jeszcze cztery inne przykłady topologii na prostej rzeczywistej. Są to dobre topologie do ćwiczeń z topologii. Aby badając je, móc dobrze zrozumieć różne pojęcia topologiczne, tak samo zresztą jak poprzednie przykłady topologii. Topologia prawa o z indeksem P jest to topologia składająca się ze zbioru pustego całej prostej rzeczywistej R i półprostych otwartych postaci od A do nieskończoności. Dalej mamy topologię prawą, plus, ja tak to oznaczyłem. Zbiorami otwartymi są zbiory od tej własności, że jeśli jakaś liczba x należy do zbioru, to każda liczba y większa od x również należy do tego zbioru. Można dowieść, że każdy zbiór otwarty w tej topologii to albo zbiór z topologii prawej, albo półprosta domknięta od a do nieskończoności. Trzeci przykład. Topologia O z indeksem 0 to rodzina zbiorów, które zawierają liczbę 0 oraz oczywiście zbiór pusty, który zera nie zawiera. I ostatni przykład. Topologia O z indeksem 0' to rodzina zbiorów, które nie zawierają liczby 0 oraz oczywiście całą przestrzeń R, która liczbę 0 zawiera. Aby dobrze zrozumieć pojęcia topologiczne, warto wykorzystać którąś z topologii rozważanych w tym wykładzie i policzyć względem tej topologii wnętrza pewnych zbiorów, domknięcia, brzegi zbiorów, zbadać jakie są zbiory domknięte itd.